najmłodszej kategorii. Za momencik wystartują, widzimy liczna 22-osobowa stawka. Za moment postaram się przedstawić wszystkich. W każdym razie w pierwszej linii Marcel Kutz, Mateusz Lenart, tuż za nimi Filip Matejczyk i Kacper Rogala. Rozpoczyna się wyścig, jedziemy. Pierwszy przedfinał. Pierwszy finał, przepraszam, piątej rundy Rotax Max Challenge, kategoria mikro. Marcel Kutz na prowadzeniu. Już mamy zmianę na pozycji drugiej. Tam jest Filip Matejczyk. Trzeci jest Mateusz Lenart. Czwarty Kacper Rogala, później Oliwier Pyłka, Jerzy Spinkiewicz i Bartek Piekutowski. To jest ta pierwsza siódemka. Później Karol Pasiewicz, Karol Litwiniec. A i ciasno tutaj, ciasno w tej całej stawce. Na tym początku stawki. Ale pierwsza trójka bez zmian. Marcel Kutz, Filip Matejczyk i Mateusz Lenart. Pierwsze okrążenie za nami. W czołówce bez zmian. Mateusz Lenart teraz próbuje. Ale mamy tutaj problem dwójki zawodników Unic Racing. To jest Bartek Piekutowski i Jerzyk Spinkiewicz. Ci, którzy jechali w czołówce, no troszeczkę tutaj doszło do delikatnego incydentu. Teraz widzimy tą trójkę unikalnych, bo jest jeszcze Max Mazurkiewicz obok swoich kolegów. Oni są teraz w drugiej części stawki. A więc no troszeczkę będą niezadowoleni z pewnością kierowcy teamu Unic Racing, bo stracili te swoje wysokie pozycje. Teraz Kacper Rogala jest czwarty, piąty Karol Litwinec, szósty Karol Pasiewicz, a Jerzy Spinkiewicz, Bartek Piekutowski na pozycjach 16 i 18 w tym momencie. Ja może przypomnę, kto startuje w tym wyścigu, a więc oprócz tej pierwszej siódemki, o której mówię najczęściej, są również Natalia Gładysz, jedyna dziewczynka w tej całej stawce. Tu trzeba podkreślić Karol Kręt, Borys Rogala, Gabriel Łukasiewicz, Kajetan Gawron, Aksel Kożuchowski, Jan Jóźwiak, Lukas Malek, Oskar Sitek, Maksymilian Obst. Ci zawodnicy również zaliczają się do tej całej stawki i mamy tutaj poważny incydent na tej dobudowanej części toru. Tam trzech kierowców się zatrzymało. Widzę Kajetana Gawrona. Widzę również dwójkę zawodników. Jest Bartek Piekutowski, o ile się nie mylę. I jeszcze jeden zawodnik. Mamy żółtą flagę w tym sektorze. Pięć okrążeń do końca. No, doszło tutaj do jakiegoś incydentu. Oczywiście kierowcom nic się nie stało. Mamy tutaj trzech zawodników, którzy już wyszli ze swoich wózków, stoją tuż przy sędziach. Jest to na pewno Kajetan Gawron, Bartek Piekutowski i któż jest tym trzecim zawodnikiem? Gokart. Jan Jóźwik, o ile dobrze widzę, ale nie był to również Bartek Piekutowski, którego teraz szukam po torze, bo jedzie Bartek Piekutowski, a więc nie był to Bartłomiej Piekutowski, który ucierpiał tutaj, to jest chyba
Maksymilian Obst, o ile dobrze widzę. Tak jest, ta trójka zawodników biegnie tutaj w ich stronę. Jeden z członków ekipy medycznej. Miejmy nadzieję, że tam nic się nie stało. A prowadzi w tym wyścigu wciąż niezmiennie Marcel Kutz. Drugi w tym momencie jest Mateusz Lenart. Trzeci Filip Matejczyk. Tuż za nimi Kacper Rogala, Karol Pasiewicz. A my widzimy już ratownika medycznego, który tutaj musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z kierowcami najmłodszej kategorii. Mamy czwórkę poza wyścigiem, a więc Natalia Gładysz również zakończyła swój udział w tej rywalizacji. Natalia Gładysz, Kajetan Gawron, Jan Jóźwiak, przepraszam, i Maksymilian Obst. Oni już nie jadą w tym finale. Jak się przedstawia stawka? Marcel Kutz, Mateusz Lenart, Filip Matejczyk, Kacper Rogala, Karol Pasiewicz, to jest pierwsza piątka, później Karol Litwiniec, Oliwier Pyłka, Dawid Maślankiewicz, Oskar Pomorski i pierwszą dziesiątkę zamyka Jerzy Spinkiewicz, później Karol Kręt, Gabriel Łukasiewicz, Bartłomiej Piekutowski, który nadrabia tutaj i z każdym okrążeniem przesuwa się troszeczkę do przodu, jest już na pozycji 13, tuż za nim Aksel Kożuchowski, Borys Rogala, Oskar Sitek, Lukas Malek, Maksymilian Mazurkiewicz. To jest ta osiemnastka, która kontynuuje wyścig. Jeszcze jedno okrążenie, a więc mamy ostatnie kółko tego wyścigu. Marcel Kutz pewnie na prowadzeniu. Drugi jest Mateusz Lenart i Filip Matejczyk tuż za nim. A więc ta pierwsza trójka wciąż bez zmian. Rozciągnęła nam się tutaj czołówka. No i za chwileczkę będziemy mieli koniec tego wyścigu. Tutaj jeszcze kierowcy zamykający stawkę, ci, którzy są na końcu, a tutaj czołówka. I mamy koniec wyścigu. Mamy Marcela Kutza na pozycji pierwszej, później Mateusz Lenart, później Filip Matejczyk. A więc ta pierwsza trójka. Kacper Rogala jest czwarty, piąty Karol Pasiewicz, szósty Karol Litwiniec, siódmy Oliwier Pyłka, na pozycji ósmej Dawid Maślankiewicz. Wysoko tutaj wbija nam się tą pierwszą dziesiątkę. Debiutant po raz pierwszy na torze, Dawid Maślankiewicz, oczywiście po raz pierwszy na torze o punkty, bo wcześniej kilka wyjazdów treningowych. To jest kierowca, który przyszedł do całej stawki z toru z Wrocławia, z toru kartingowego Wrocław Racing Center. No i widzimy ósma pozycja, a więc Wiesław Ernst, który się zajmuje tym debiutantem. No tutaj można pochwalić ten team, który prowadzi tego zawodnika. Dziewiąty Oskar Pomorski, dziesiąty Jerzy Spinkiewicz, później Karol Kręt, Gabriel Łukasiewicz, Bartłomiej Piekutowski, Aksel Kożuchowski, Borys Rogala, Lukas Malek, Oskar Sitek. I na pozycji 18 Maksymilian Mazurkiewicz. Nie ukończyli tego wyścigu Natalia Gładysz, Kajetan Gawron, Jan Jóźwiak i Maksymilian Obst. Za momencik zobaczymy na torze kategorię DD2, a więc za chwilę finał numer 1 tej kategorii.